Nie, no wszyscy wiedzieliście, kto blokował. Tak, to była polityczna blokada środków dla Polski. Polityczna blokada przygotowana przez tych, którzy dzisiaj rzucają oskarżenia. PiS, pan Czarnek, pan Morawiecki, cała ta ekipa. Są naprawdę, i tutaj w jakim sensie ich podziwiam, bo są mistrzami. Mają patrona, który zawsze twierdził, że nikt mu nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe. I są rzeczywiście mistrzami w tym, żeby białe nazwać czarnym, a czarne białym. Szczególnie pan Czarnek jest tutaj perfekcyjny. Zrobili nam wszystkim w Polsce podwójną szkodę. Zabrali nam ład prawny, zabrali nam rządy prawa, a w związku z tym zabrali nam także czas, bezcenny czas i miliardy, które mogą przepaść, jak sami się tego obawiacie, zadając swoje pytania. Więc no to chyba wszyscy widzieli. Wiecie, oni z jakiegoś powodu przegrali te wybory. Mimo, że wyrzucili pieniędzy w ostatniej chwili, nie tylko na swoich, wszędzie, ile się dało. Przegrali te wybory, bo wszyscy w Polsce widzieli, zobaczyli, co jest czarne i co jest białe. Więc w tej sprawie 100% odpowiedzialności. 100% odpowiedzialności za to, że te pieniądze trafiły do Polski tak późno, ponosi personalnie premier Morawiecki. Jeszcze raz namawiam was do lektury KPO. Zobaczcie, co on tam wysmażył. Jakie kłopoty dla nas, które musimy teraz naprawiać. Pan prezes Kaczyński i cała ta ekipa. I no, na pewno będziemy o tym długo pamiętali. Bo jak ktoś komuś kradnie pieniądze, to trafia prędzej czy później do więzienia. Ale jak ktoś komuś kradnie czas, jeśli to jest władza, która narodowi kradnie czas, czas jest bezcenny, to za to niestety do więzienia się nie idzie, ale do politycznego piekła z całą pewnością.